Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Za mną gmach Sądu Najwyższego, fragment gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie. I w tym Sądzie Najwyższym, drodzy Państwo, dzieją się ostatnio bardzo dziwne rzeczy. 30 sędziów napisało sobie oświadczenie, w którym stwierdzają, że nie będą orzekać z tak zwanymi nowymi sędziami. No. Każdy na chłopski rozum, ale nawet wczytując się w literę prawa, mógłby w takim razie zadać pytanie, no to rozumiem, że zrzekliście się urzędu, prawda? No, oni twierdzą, że się nie zrzekają urzędu, a pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego ma teraz pewną zagwozdkę, ponieważ przeszedł wniosek, żeby jednak sprawdzić, czy ci sędziowie nadal mogą swój urząd pełnić, skoro nie chcą orzekać z sędziami powołanymi legalnie, zgodnie z konstytucją. No a o tym i nie tylko o tym będziemy rozmawiali z człowiekiem, zanim go Państwu przedstawię, człowiekiem odważnym, człowiekiem, który będąc sędzią Sądu Najwyższego, patrząc na to wszystko, powiedział w pewnym momencie pas. Powiedział dość i sędzią Sądu Najwyższego również w proteście przeciwko pewnym sprawom i sprawkom być przestał. Pan profesor Jan Majchrowski. Bardzo serdecznie pana profesora witam w telewizji w Polsce.pl. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, to zaszczyt być tu zaproszonym, a te słowa dla nas pochwały na początku to przyjmuję z jakimś takim rumieńcem zawstydzenia, ale na szczęście jestem po makijażu tutaj obowiązkowym, więc go pewnie nie będzie widać. Panie profesorze, bo sytuacja jest jaka jest, no więc mamy de facto bunt 30 sędziów w Sądzie Najwyższym i widzimy jakieś, w moim przekonaniu, jeśli pan pozwoli, jakieś rozpaczliwe próby dogadania się w tym Sądzie Najwyższym. No więc mamy wniosek pana sędziego Czubika, no, który de facto no, w jakiś sposób powinien determinować teraz panią profesor Manowską, która rozumiem, że powinna wewnątrz sprawdzić Sądu Najwyższego w biurze analiz, a potem chyba spytać pana prezydenta, jaki jest status tych sędziów, którzy nie chcą orzekać z innymi sędziami. No rzeczywiście dokładnie tak powinno być. Zresztą wypowiedzi idące od strony pierwszego prezesa Sądu Najwyższego pani Manowskiej wskazują właśnie na to, że taka droga została obrana. Ale też były inne wypowiedzi z tego samego kierunku, które jak gdyby podawały wątpliwość powagę tego wniosku, czy powagę tego oświadczenia i tak zmierzały w kierunku, jak mi się wydawało, do zignorowania całej sprawy. No, niejednokrotnie już mieliśmy do czynienia z sytuacją, że posunięcia pierwszego prezesa pani Manowskiej szły w dwóch różnych, przeciwnych kierunkach i to dzień po dniu niemalże. Przypomnę sytuację tak zwanego zawieszania i tak zwanego odwieszania Izby Dyscyplinarnej. To była jak huśtawka w wesołym miasteczku, gdzie się dzieci huśtają. Raz jedno idzie w górę, raz w drugie. W związku z tym ja nie wiem, co pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego... A co powinno się z tą sprawą według pana zrobić? Pan już nie jest sędzią Sądu Najwyższego. Może pan pozwolić sobie na taką ocenę, na pewną symulację. Czyli co? Rozumiem, że jednak to pytanie pytanie do prezydenta, prawda? Co ci ludzie, jaki jest ich status, tych, którzy nie chcą orzekać? Ja bym to poddał analizie odpowiedniego biura prawnego, biura analiz, które funkcjonuje w Sądzie Najwyższym. I następnie przesłałbym to panu prezydentowi i teraz zależnie od rezultatu nie tylko tej analizy, bo ona jest tylko podpowiedzią. Oczywiście. Decyzję podejmuje jednoosobowo pierwszy prezes Sądu Najwyższego i bierze za nią odpowiedzialność, nie chcę powiedzieć prawną, ale odpowiedzialność w tym szerokim tego słowa znaczeniu. I jeśli pierwszy prezes na podstawie tego, co otrzymał i tego, co sam uważa, bierze pod uwagę to, że mieliśmy do czynienia ze zrzeczeniem się urzędu, no bo mieliśmy do czynienia z pewnością z zaprzeczeniem przepisom konstytucji, jakimś, myślę, naruszeniem przysięgi sędziowskiej, tak mi się wydaje przynajmniej, taka jest moja opinia, to należy to przesłać prezydentowi. I oczywiście prezydent, jeśli stoi na tym samym gruncie, a wypowiedź bardzo niedawna szefa Kancelarii Prezydenta wskazuje na to, że prezydent by oczekiwał, że coś takiego otrzyma, bo wtedy się wypowie, no to ta wypowiedź prezydenta będzie stanowcza, jeśli on stwierdzi, że urząd sędziego w tych 30 przypadkach grupy pana Iwulskiego wygasł, no to wtedy te osoby przestają być sędziami, nie przechodzą w żaden stan spoczynku. Jeśli natomiast nie uzna się tego, no to też sprawa nie jest zakończona, bo przecież to nieprawdopodobne oświadczenie wymaga dalszych kroków. I tutaj też pani Manowska mówiła coś o odpowiedzialności dyscyplinarnej. No, ma narzędzie. Ja powiem tak, słowa jak w pewnej piosence. Parole, parole, parole. Toujours le parole. A chcielibyśmy czynów. Jakichś czynów. No właśnie, na nie chyba czekamy. Tymczasem, jak to mówią często przed czynami, a czasem i za czynami idą słowa, jeśli pan profesor pozwoli, zacytuję wczorajsza rozmowa w jednej z telewizji, pan sędzia Michał Laskowski, były rzecznik pierwszej prezes pani profesor Małgorzaty Gerzdorf, wypowiedział się w następujący sposób, pozwolę sobie zacytować. Jesteśmy w takim punkcie, że już się wszystko tak zagmatwało w Sądzie Najwyższym i w ogóle w prawie i w sądownictwie, że bez ingerencji zewnętrznej, zgody politycznej, jakiegoś okrągłego stołu, tego nie rozwiążemy. Panie profesorze, sędzia przychodzi do studia telewizyjnego i wprost wyraża się o zewnętrznej ingerencji, czyli rozumiem zagranicznej, no bo to chyba tak trzeba rozumieć. Mnie te słowa zszokowały, powiem zupełnie szczerze, bo to, że szeregowi członkowie Iustitii takie piszą sobie uchwały, oświadczenia, to jest wszystko karygodne, ale to jest jednak sędzia Sądu Najwyższego, no i szef, i prezes Izby, to jest bardzo istotne. No to i panie redaktorze, proszę państwa, ja powiem, mnie już nic nie zaskakuje. Mnie już nic nie zaskakuje po tym wszystkim, czego ja doświadczyłem w Sądzie Najwyższym, czego się nasłuchałem i co widziałem i co wezbrało we mnie jak jakaś fala, przepraszam, że tak powiem, obrzydliwości, po prostu której w żaden sposób nie chciałem już uczestniczyć, to mnie to już może nie dziwi. Natomiast zacznijmy od tego. Wypowiedź pana sędziego Laskowskiego, czy też pana Laskowskiego, bo jego status po jego oświadczeniu razem z panem Iwulskim też jest dla mnie już zupełnie niejasny, jest wypowiedzią polityka, który mówi, dogadajmy się politycznie, prawo, no cóż, będziemy kształtować tak, jak się dogadamy. Tym gorzej dla prawa. Nie jest to język żadnego sędziego. No właśnie. Sędzia stosuje prawo. Polityk, owszem. Polityk może powiedzieć, zmieńmy ustawę, zrobimy tak, inaczej. To jest wszystko dozwolone w ramach politycznego spojrzenia na problem. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. No kto to zaczął? A z czego to zamieszanie się wzięło? To jest pytanie kluczowe. To znaczy, tak. Ktoś najpierw zaczyna w gigantyczny sposób mieszać, pomału, coraz bardziej, a w końcu, kiedy już... Anarchia, no bo przecież to jest chyba jedyne słowo, które należy zastosować, sięgnęła całego wymiaru sprawiedliwości i od sądów rejonowych po Sąd Najwyższy, od Sądu Najwyższego po sądy rejonowe, ogarnęła wymiar sprawiedliwości w Polsce, wtedy mówimy, oj, trzeba coś z tym zrobić, zróbmy jakiś okrągły stół, nie stosujmy polskiego prawa, stosujmy jakieś inne zasady. Ja chciałbym powiedzieć i przypomnieć wszystkim, że okrągły stół odbywał się w Polsce wtedy, kiedy nie mieliśmy demokracji, kiedy nie mieliśmy wolnych wyborów, kiedy nie mieliśmy wolnej Polski. A dzisiaj mamy wolną Polskę, czy to się komuś podoba, czy to się komuś nie podoba, bo są chyba tacy, którym się to nie podoba, którzy usiłują przeszkodzić nawet w patriotycznej manifestacji 11 listopada i czynią to cyklicznie, co roku. Są tacy. I w tamtych czasach można było się dogadywać przy okrągłym stole. I wiele osób uważa, że okrągły stół był jakimś wyjściem z sytuacji. To były trudne decyzje. Tak, ale panie redaktorze i proszę państwa, oprócz okrągłego stołu wtedy był również mniej chlubny stolik. On się nazywał Magdalenka. I to było takie dogadanie się, elit, którego celem było jakieś wzajemne ubezpieczenie się. Rezultatem tego było również to, że generał Jaruzelski nigdy przez 30 lat III Rzeczypospolitej nie został skazany przez żaden polski sąd. To był też element tej Magdaleny. A ja krzyczę i mówię o tym, że na moich oczach i na oczach państwa w Sądzie Najwyższym dokonuje się dziś, mała Magdalenka, ponieważ pan Iwulski, mimo że został zawieszony przez Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej, dalej sądzi, dalej orzeka w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i jego orzeczenia są wprowadzane do obrotu prawnego. I co się z tym dzieje? Rok mija od czasu, kiedy ja złożyłem doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień przez osobę, która jest zawieszona, a która sądzi. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo, mija rok. I co? No to ja się pytam. I co? Czy Magdalenka trwa? Kto osłania? Gdzie są instytucje państwa, organy? Gdzie jest państwo polskie? Ono miało być mocne. Ja się pytam, kto roztacza parasol ochronny nad tymi ludźmi? Kto uniemożliwia Instytutowi Pamięci Narodowej postawienie zarzutów panu Iwulskiemu? Kto uniemożliwia niezawisłemu sądowi rozstrzygnięcia o jego winie czy niewinie? Bo przecież nikt nie chce tutaj wyrokować, czy on winny, czy niewinny, ale o tym musi rozstrzygnąć sąd i musi być taka możliwość. Jak to się dzieje? Ale przecież, panie profesorze, no to jest jasne przedłużenie układu okrągłostołowego, czy jak pan słusznie zauważył, układu magdalenkowego. To wtedy zapewniono bezkarność komunistom, to wtedy, a przecież powiedzmy tym naszym widzom, którzy może nie wiedzą, pan Józef Iwulski uczestniczył w składach orzekających kary dla opozycji demokratycznej w stanie wojennym. No bo tak to jest. I tutaj nie ma mógł uczestniczyć, nie mógł. Nie, uczestniczył. No są dokumenty, są wyroki, są podpisy i tak dalej. Oczywiście, że to powinien, jak słusznie pan zauważył, rozstrzygnąć sąd, prawda? Zarzut, jak każdy człowiek. A tutaj mamy ochronę ludzi władzy komunistycznej, antypolskiej, no, niesuwerennej. Panie redaktorze, ja miałem, kiedy byłem jeszcze sędzią Izby Dyscyplinarnej, dwie sprawy immunitetowe sędziów Sądu Najwyższego, w tym jednego byłego prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, sprawy o uchylenie im immunitetu z wniosku IPN, który to IPN chciał postawić te same zarzuty zbrodni komunistycznej tymże osobom. I myśmy prawomocnie z kolegami te immunitety uchylili. Jak mówię, można do tych orzeczeń, akurat ja byłem sędzią sprawozdawcą, w związku z tym, no jak powszechnie wiadomo, rola sędziego sprawozdawcy w pisaniu uzasadnienia jest zwykle większa, oględnie to powiem, niż innych. I to zostało uzasadnione, że są podstawy do uchylenia immunitetu. Ja oczywiście nie wypowiadam się w kwestii winy tych osób. O tym musi wypowiedzieć się sąd. Ale jak to się stało, że w tych dwóch przypadkach rzutem na taśmę, w ostatniej chwili, udało nam się to zrobić, a w przypadku pana Iwulskiego mamy jakąś żelazną barierę. I ten człowiek, mimo że zawieszony, dostaje pełne wynagrodzenia. No, ja myślę, że na tym miejscu powinien siedzieć dzisiaj może ktoś inny. Może rzecznik Sądu Najwyższego, pan Aleksander Stępkowski, który by odpowiedział, dlaczego to się tak dzieje. A może pierwszy prezes Sądu Najwyższego, która nie wiem, czy uważa, że nie ma instrumentów w tym zakresie. No, przepraszam, prezes Sądu Najwyższego ma instrumenty w tym zakresie. I tak jak mówiłem w jednej z telewizji, gdybym ja był na jej miejscu, rozwiązanie całej sprawy zajęłoby mi 10 minut, nie więcej. No to jest taka decyzja. Panie profesorze, ciągle mówię w myślach do pana, panie sędzio, ale niestety sędzią pan już nie jest. Bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie. Moglibyśmy rozmawiać jeszcze pewnie bardzo długo. Profesor Jan Majchrowski był moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. To są rzeczy, o których trzeba mówić. Może trzeba nawet krzyczeć. Dziękujemy serdecznie. Ja mam do państwa jeszcze apel. Drodzy państwo, grupa uczciwych ludzi, dziennikarzy, ale też polityków, sędziów, byłych sędziów, wpadła na pomysł, żeby pana profesora Jana Majchrowskiego w jakiś sposób uhonorować. I zgłosiliśmy taką petycję. Ta petycja, na razie zbierane są podpisy, trafi do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, ale możemy tę petycję, drodzy Państwo, znaleźć na stronie www.petycjeonline.com. Tam jest apel do prezydenta RP o uhonorowanie odznaczeniem państwowym pana profesora. Pan profesor o tym nie będzie mówić, nie chce pewnie mówić, bo to oczywiste, ale ja Państwa proszę, ci wszyscy, którzy spotkali się ze słowami pana profesora, którzy wiedzą, kim pan profesor jest, a to ważne, żebyśmy wiedzieli, ludzie odważni, człowiek odważny, podpiszmy się, przeczytajcie Państwo uzasadnienie i ja jeszcze raz Państwa do tego serdecznie namawiam. Ja swój podpis tam złożyłem. Dziękuję, a za moment dalsza część naszego programu.